ósemki są takie wspaniałe. No dobrze, nie aż tak wspaniałe. Wow! Maripi, spójrz! Wow, ale prześwietny zamek. Prześwietny i przestrzenny. Miałem w domu dwie stare anteny i chciałem je wykorzystać, więc wziąłem je ze sobą. Brakuje tu jeszcze tylko fosy. Tete! Tak, czerwona jest najlepsza, ale jest zajęta. Łopatka? Właśnie jej używam. Łopatka? Poczekaj, aż skończę. Łopatka? 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 Dobrze, weź tę łopatkę. Łopatka! Wow, wyglądasz jak pies zakopujący kość. Stop, nie! Kuki! Prawie mnie zasypałeś piaskiem. Proszę bardzo, jak nowy. Dość tego. Oddawaj łopatkę. Kukin? Chyba zaraz wydepczą te fosę. Mam cię. Moja. Gotowi na trochę bąbelków? Na mój znak. 3, 2, 1... Naprzód! Wow! Tu jest pięknie! Bąbelki! Musisz uważać na ryby. Jesteśmy gośćmi w ich domu. Bąbelki! Ohyda! Szanuj ryby i swojego brata też. Nurkowie, musimy odnaleźć łopatkę. Łopatka! Czerwony, poszukajmy łopatki. Bycie nurkiem rządzi. Łopatka, nie klapek. Szukaliśmy naszej łopatki w całej okolicy. Gdzie ona jest? O-o! To się nazywa prawdziwy plusk. To twój brzuch tak hałasuje? Musisz być bardzo głodny. To nie on! To wieloryb! Usiedliśmy ci na nosie i nie mogłeś oddychać. Przepraszamy. To mój przyjaciel.
wielorybie. To najwspanialszy zamek na całym świecie. Zaprzyjaźniłam się z wielorybem. I wiem już, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Łatwonurkiem! Tak, no dobrze. Serwuję. Pelusin? Pelusin? Pelusin! Nigdy wcześniej nie widziałam tych drzwi. Pelusin? Jestem tutaj! Chodźcie! Tu jest super! Piłka! No chodźcie! Szybko, pandziak! Kask, latarka, manierka! Sprowadzimy Pelusina z powrotem. Pelusinie, gdzie jesteś? Halo? 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 Czy to było echo? Nie jestem echem, tylko Pelusinem. Pelusin! Jestem tutaj! Jestem tutaj! Jestem tutaj! Piłka! Piłka nie. Pelusin! Wejdźcie dalej! Tutaj jest świetnie! To jest skarb! Skarb? Skarb? Wow, zgubiłam je rok temu. Co one tu robią? Piłka! To nie jest piłka. Słuchajcie, musicie to zobaczyć. Musicie to zobaczyć. Pelusin! Pelusin! Piłka? Poszukajmy twojej piłki. Wskakujcie do wagoników. Wow. Wow. To jaskinia. Jaskinia. Odkrywanie jaskiń rządzi. Thank you.
co zrobiłam, zwyciężyłam! Co zrobiłam, zwyciężyłam! Piłka! Nie mogę uwierzyć, że mamy sekretną jaskinię! To jest najwspanialsza rzecz ze wszystkich najwspanialszych rzeczy na świecie! Piłka! Gramy! 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 A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Speleologiem! Wow! Plakat do szkolnego przedstawienia Maripi! Wygląda małpastycznie! Przybyło akrylowe wsparcie! Tak, farba! Do malowania! Prędko! Zanim Maripi wróci z próby! Namaluję kwiatki. Mogą być stokrotki? Tak, jasne! A tulipany? Tak! Tulipany też! A róże? Tak! I fiołki? Możesz namalować każdy kwiat, który chcesz. Dyczo! Malowanie jest świetne! Tak, malowanie! Stopa. Kukin utknął w wiaderku. To wcale nie chcę zejść. Spróbujmy. Nie, stopa. Cóż, to całkiem oryginalny bucik. Dalej, złaź! A Maripi jest ubrana w piękną sukienkę z kolekcji Prawdziwa Gwiazda Szkolnego Przedstawienia. Moja kariera? Moje życie, a mam tylko 6 lat! Uspokój się i poszukaj pozytywów. Ładnie ci w niebieskim. Przedstawienie już po południu, a moje włosy i sukienka są niebieskie. Co mam teraz zrobić? Zagrać chmurę czy smerfetkę? Szybko! Pandziak! Szczotka! Lusterko! Suszarka! Za chwilę znów będziesz piękna! Maripi, czy wiesz, co to oznacza? Moja przyszłość utonęła właśnie w puszce farby! Racja! Straszny tu bałagan, ale zaraz to naprawimy! Prędko! Przysuń fotel! Co zamierzasz zrobić? Zaufaj mi! Wow! Witaj w salonie piękności Cleo. To znaczy salonie Cleo i Kukina. Przynieś trochę wody, proszę. Woda nie za gorąca? Zgaduję, że raczej nie. Czy życzy sobie pani czegoś jeszcze? Może jakieś czasopismo? Dobry pomysł! Teraz to prawdziwy salon piękności. A tutaj zielony! Pięknie, ale żółty jest lepszy. Zielony. Żółty. Zielony. A ja wolę różowy. Brudne. Brudne, brudne, brudne. I już. Hej! O, twoje włosy strasznie się splątały. Poproszę o drzewkę. Kolejny tupilan. Tulipan. Ej! Maluj po plakacie! Ta-da!
żartujesz sobie? Nie wyszłabym tak nawet na własne podwórko. Jesteś bardzo wymagającą klientką i nie wiem, czy ci się to spodoba. Ale teraz wyglądam tak prześlicznie. Robienie ludzi na bóstwo rządzi. Patrz, patrz! Co? Czy to fan przyszedł mnie odwiedzić? Zrobiliście plakat! Jest wspaniały! Jeszcze chwilka. Gotowe. Dziękuję! Jesteście największymi fanami! A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę! Fryzjerką! Kolitas! 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 Basen! 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 Idziesz z nami popływać? Basen jest naprawdę by... Czy? Możesz tu zostać, aż wydobrzejesz. Chcecie iść na basen bez mnie? Wszystkie fajne rzeczy są na dworze. A, Kolitas hola. Kolitas, w domu też można się fajnie bawić. Będziemy mieć magiczne popołudnie. A ciu! A na razie musisz chyba wrócić do łóżka. Czas na zabawę! Szybko! Pandziak! Książka! Różdżka! Okulary! Była pełna kurzu. Magicznego kurzu. Jestem wielkim magikiem, Cleo. A ty będziesz moim asystentem, Kukinie. Jaką sztuczkę dziś zrobimy? Już wiem! Zmienisz kolor na różowy. Dobrze, to może zamienić cię w ropuchę. Żadna ci się nie podoba? Więc wybieram te. Patrz uważnie. Ile palców widzisz? Przyjrzyj się. Jesteś pewien? Za pierwszym razem! Jestem świetnym magikiem! Nawet książka tak sądzi! Ha-ha! Różdżka jest moja! Cześć! Kolitas? Możesz już poczarować? Jeszcze nie skończyliśmy sceny! Ale za minutę będzie gotowa. Magia. Już dobrze, dobrze. Zaczynamy, Koli! Ty to zrobiłeś? Zaczynajmy występ! Panie i panowie,
dajcie się nam zaskoczyć wspaniałymi sztuczkami. Najpierw sprawię, że mój asystent Kukin zniknie. Nic z przodu, nic z tyłu. Tada! Tada! Że jak? Mówiłam, że zniknie. Chodziło mi o sklonowanie mojego asystenta. Raz, dwa, trzy, cztery. Myślę, że musisz dotknąć prawdziwego Kukina swoją różdżką. Tada! Daj mi to! Jestem makikiem! Magikiem rządzi! Czy to magia? Pokaż jeszcze, proszę! Magia jest taka... taka... Robią naprawdę magiczną magię. Wow! Jeszcze! Gotowi na kolejny występ? Przedstawienie trwa! A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Magikiem! Śpiewać. Hej! Najlepszy jest program dla majsterkowiczów. Może dzisiaj zrobią gigantyczny popcorn. Czy zaczął się już program naukowy? Hej! Uważaj! Uważaj! Ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie! Pomidor! Nie byłeś ostrożny. No tak, już wiem. Czas na zabawę. Szybko, bandziak. Ekran, kamera, mikrofon! Stworzymy własne programy! Pani
panowie, dobry wieczór. Telewizja Kleo przedstawia najlepszy program na świecie. Zaśpiewaj też, jak fajnie dziś jest słuchać mojej pięknej piosenki. Dowiedzmy się, kto piecze najsmaczniejsze ciasta. 3, 2, 1, do dzieła! Koniec czasu! Kto okaże się najlepszy? Przepyszne! Doskonale! Naprawdę smaczne. No dalej, dalej. Smakuje ci? To tort kwiatowy. Mamy problemy techniczne. Zaraz wrócimy. Bycie prezenterką rządzi. Program Kukina robi naprawdę bycze rzeczy. Ale artysta, ta telewizja jest dużo lepsza niż prawdziwa. Co za świetny dzień! Stworzyliśmy własną telewizję i już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Prezenterką! Co to jest za bajka? Nie mam pojęcia. Jesteś robotem? Ja ten. Okio! 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 Tak! Gratulacje! Ja! O nie! Ja zgadłam odpowiedź, więc teraz moja kolej. Niedźwiedź? O, potwór! Kwiatek? Może motyl? Estia! Estia! Złotowłosa i 3 niedźwiadki! Kwiatek? Piękna i bestia! Tak! To kwiatek! Ale to nie jest bajka! Wiem, ale lubię kwiatki. Nie chcesz się bawić? Co się stało? Nudzi ci się? Może nie lubisz kwiatków? Nie dałyśmy ci żadnej szansy, a też chciałbyś zagrać.
Oko, pandziak. Kostium, publika, sceneria. Wszyscy będziemy grać. Panie i panowie, witam. Zaraz zobaczycie cztery małe świnki i wilka. Jestem księżniczką. Nie możesz nią być. Jesteś małą świnką. Jestem księżniczką. Małą świnką. Księżniczką. Świnką. I koniec dyskusji. Wilk. Nie. Au. Zbyt mądre. Będziesz wspaniałą świnką. Kto to może być? To pewnie wielki, zły... Ropuch? Już dobrze. Nie jest aż taki zły. O! Może chciałbyś poczęstować się truskawką? On chce się poczęstować świnką. Bo cię pożre! O! O! Otwieraj, otwieraj! Jesteś bezpieczna! Bycie aktorką rządzi! Hej, kwiatki nie jedzą. Sprawdźmy, czy jesteś lepszym kwiatkiem niż świnką. Au! Cześć! A. Co za wspaniały mecz! Kleowic wymija Pelusinia! Ma czyste pole i... Podaj do mnie! Moja! Ale... To oszustwo! Nie liczy się! Jasne!
jasne, że liczy. Wygraliśmy, a wy przegraliście. Hej, co się stało? Rzut Ramoną? To byłeś ty! To nieuczciwe! Oszuści! Ty oszukujesz bardziej, bo używasz rąk. Używanie rąk to nie oszustwo. Właśnie, że tak! To oszustwo! Poważne! Szybko, pandziak! Buty, kartki sędziego, gwizdek! Zagrajmy! Tym razem uczciwie! Orzeł! Maripi i Kukinie, wybieracie połowę. Za każde oszustwo dostaniecie kartkę. Gotowi? Zaczynamy! Pociągnąłeś za koszulkę. Nie prowokuj. Żadnych fauli. Jeszcze jeden oznacza czerwoną kartkę, a to znaczy, że odpadasz. Czy liczy się gol strzelony marchewką? O, nie, raczej nie. Gol! Uczciwa gra rządzi. Zapomniałam liczyć gole. Gramy jeszcze raz, ale tym razem będziemy pilnować wyniku. Tak! A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Sędzią sportowym. Kto upuści, ten przegrywa. Do mnie, do mnie, do mnie! Do mnie. Piłka. Do Kleo. Albo do
tetę! Do mnie! Czekaj! Piłka, piłka! Wow! Gramy dalej? Twoja! O! Piłka! Jej! Piłka! Spójrzcie na mój piękny kwiatek. Nie. Rozbiłam ci domek, kwiatku. Wybaczysz mi. Co zrobić, kiedy kwiatek źle się czuje? Posadzić go? Fascynujące. Spójrzcie na te odłamki. Takie... To był jego dom. Szkoda, że nie może odrosnąć jak ogon jaszczurki. Nowy dom! To twój nowy dom. Zobacz, ilu masz tu przyjaciół. Ogrodnicy, do doniczek! A ty pilnuj kwiatka, Colitas. Wybieram słonecznik, bo rośnie w stronę słońca. A ty, który kwiat? Pimpam! Lalki nie rosną w ogrodzie, tylko są na półkach w sklepie. Wybierz kwiat. Tu jest byczo! To naprawdę fajne miejsce! Jest tu słońce, woda i cień! Podoba ci się? Jasne, że tak! To jak życie w parku rozrywki, ale dla kwiatów! I są te mrówki! Cześć! To moja przyjaciółka, tak jak ty. Ma na imię Kwiatek. Tak, to piękne imię. Ogrodnicy, pora na sadzenie! Łopatka! Słonecznik! Konewka! Chyba bardzo chciało mu się pić. Więcej? Łopatka! Słonecznik! Konewka! Łopatka! Słonecznik! Konewka! Łopatka! Słonecznik! Konewka! Łopatka! Słonecznik! Kukin! Proszę, zaopiekuj się nim. Nie, nie rób tego. Nie możesz podgryzać liści. Rozmawiasz z mrówkami? Super! Spójrzcie na te kwiaty. Będą przepięknie pachnieć. Wyjdź! Mamy jeszcze mnóstwo kwiatów do posadzenia. Bycie ogrodnikiem rządzi!
kwiaty! Pełno! Jej! Podoba ci się tutaj? A? Zagrajmy! Piłka! Ale super! Grajmy dalej! Zwłaszcza, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę! Ogrodnikiem! Albo szklarzem! Czy jeszcze daleko? Dotarliśmy. Rozbijmy obóz. Tutaj! Jest tak pięknie. To deszcz jedzenia. I kolczyków. Jabłko. Narobiłeś szkód w warzywniku. Musimy je naprawić. Pomidor. Co? Chcesz się pobawić w chowanego? Na pomidorowej grządce jest jakiś duch. I zjadł twoje jabłko. Wszystko to zrozumiałaś? Pyczo, ale w pomidorach jest duch. Wiecie, co to oznacza? Ta, ja dzisiaj śpię w domu. Nie! Na tej grządce czai się tajemnica. I wspólnie na pewno ją rozwiążemy. Czas na zabawę! Szybko, pandziak! Nie, nie to! Ani to! Już mam! Bierzcie gogle! Kombinezony, pułapki na duchy! Chcieliście przygody, prawda? Przygotujcie się, bo zaraz będziemy łowcami duchów! Dobry łowca duchów nigdy niczego się nie boi! Nawet ciemności? Może ciemności... Ale teraz mamy naszą misję! Odnaleźć tego ducha! Wygląda jak zwyczajna grządka, na której rosną pomidory. Nie duchy. Nie ma żadnego ducha jedzącego jabłka. To był wiatr. Byczo. Tak, naprawdę byczo. To duch. Dałaś się nabrać. To jest duch. Naprawdę istnieje. I zaraz się o tym przekonamy. Nadgryzione jabłko Kukina. Jestem najlepszym łowcą duchów. Ten duch ma naprawdę wielkie zęby. Pomidor. To prawda. Spójrzcie na ten ślad. To jego kula i łańcuch. Coś się tam ukrywa. Ale my to złapiemy. Łapcie kijki. Trzymam. Trzymam. Bycie łowcą duchów rządzi. Thank you.
uwagę! Jesteśmy łowcami duchów! O, chyba coś czuję! To duch! To naprawdę ciężkie! Pomóżcie mi! Pewnie zjadł mnóstwo momidorów! Prędko! Pułapka na duchy! Gotowi? Raz, dwa i trzy! To ektoplazma! Już wystarczy! Zobaczmy, kim jest ten skaczący duch! To duch królika! Przerażający. Wygląda jak zwykły biały królik. To nie duch, chociaż go przypomina. On chciał momidorów. Możemy go zatrzymać? Powinniśmy go nazwać. Może niech będzie Wisienka! Nie! Pędzel! Kukin? Chcesz nazwać królika Kukin? Kukinie? Chwileczkę, on już ma imię. Powiedział mi, że nazywa się... Duch. Ale super! Duch! A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Łowcą duchów! Kiedy to się wreszcie zacznie? Tak bardzo chcę zobaczyć deszcz meteorów! Ten deszcz nie jest mokry. To spadające gwiazdy, które lecą przez niebo. A, lecą do ciepłych krajów jak ptaki na zimę? Nie głup, Tasie. Cały czas świecą na niebie. A najlepsze jest to, że spełniają życzenia. Życzenia? Wygląda, jakby miała spełniać życzenia. To jest świetlik! Mały świecący robaczek. Tam! Wow! Kto złapie gwiazdę, mówi życzenie. To będę ja! Nie, ja! Gwiazda! Moja! Chciałbym być rysownikiem. Czy ona się zgadza? Świetnie! Moja! Chcę zostać aktorką! I błyszczeć tak jak ty! Będę aktorką! Będę aktorką! Moja! Chcę być najlepszą perkusistką na świecie! Zabrałam ci gwiazdę, ale złapiesz inną! Jest ich mnóstwo! Gwiazda! Życzenie. Gotowy, kapitanie Kukinie? Spójrz, ile tu jest gwiazd! Tam daleko. Możemy polecieć szybciej, ale jak to działa? To ten przycisk czy... Kukin! To było odlotowe! Zobacz, jak blisko są teraz gwiazdy! Zanim zaczniemy coś wciskać, musimy przeczytać Kukin! Znacznie fajniej jest improwizować. Bąbelki! Sprawdźmy, kto wybije więcej!
złapiemy ją. I powiesz swoje życzenie. To mały krok dla ciebie, ale wielki skok dla rodziny Tellerinów. O, to nie jest takie proste. Poćwiczymy razem? Uj! A teraz poszukajmy gwiazdy. Gwiazda, gwiazda. Gwiazda. Chyba niczego tu nie ma. Chodźmy, wciąż jeszcze masz szansę. Bycie astronautą rządzi. Życzenie? Zabawa? Więc wypuść gwiazdę, by się spełniło. Zabawa? Nasze życzenia na pewno się spełnią. A w dodatku już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. A